To jest 233 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o awansie od juniora do seniora w DevOps. Notatkę, linki oraz transkrypcję do dzisiejszego cika znajdziesz pod adresem prosmawiajmyitpl łamane na 233. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, ale gdy przeglądasz oferty na popularnych stronach, to nie jesteś przekonany, czy młody, dynamiczny zespół oraz owocowe środy są dla ciebie? Na szczęście jest Solid Jobs. Portal z ofertami pracy dla ludzi, którzy chcą wiedzieć ile będą zarabiać, z jakimi technologiami i nad jakim projektem będą pracować. Solidne oferty pracy znajdziesz na solid.jobs. Podcast Porozmawiajmy IT jest dostępny zupełnie za darmo. Obowiązuje tylko jedna zasada. Jeśli jesteś tu przynajmniej po raz drugi, to po pierwsze rozkość się, a po drugie za te treści wystawiając ocenę w Twojej aplikacji podcastowej lub polecając odcinek w social media. Dziękuję. Dla tych, którzy wytrwają do końca odcinka, czeka konkurs. W którym do wygrania są trzy niedawno wydane książki The Linux DevOps Handbook. Autorami tej książki są Damian Wojsław i Grzegorz Adamowicz. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński. Moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT, co realizuję m.in. przez ten podcast. A teraz zapraszam Cię już do odcinka. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to doświadczony inżynier DevOps i architekt chmury z ponad czteroletnim doświadczeniem w projektowaniu, automatyzacji i zarządzaniu środowiskami chmurowymi dla prestiżowych klientów. Podróżnik i inwestor na międzynarodowych rynkach. Cały czas pogłębia wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, medycyny naturalnej oraz niekonwencjonalnej psychologii. Moim waszym gościem jest Paweł Frączyk. Cześć, Paweł, bardzo miło mi gościć cię W podcaście. Cześć, Krzysztof, i witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj będziemy mówić o bardzo popularnej ostatnio specjalizacji IT, i to nie tylko jeśli chodzi o liczbę osób, które chciałyby w tej specjalizacji pracować, ale również jeśli chodzi o zainteresowanie pracodawców i potrzeby na rynku. Mowa oczywiście o DevOps, a z Pawłem, albo właściwie na podstawie historii Pawła, zobaczymy, jak można dokonać awansu od juniora do seniora właśnie w tej specjalizacji. Standardowo jednak Paweł chciałbym cię zapytać, jak każdego mojego gościa, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to może będziesz w stanie coś ciekawego polecić. Tak, jak najbardziej słucham i podcastów, i kanałów YouTube'owych, gdzie często wyłączam wideo, więc traktuję to też jako podcasty. Jeżeli mm -hmm. chodzi o naszą branżę, to zaczynałem w swoich pierwszych miesiącach nauki bardzo dużo wzorowałem się na kanale Pasja Informatyki Mirosław Zelend. Natomiast tak, bardzo dużo. Bilka. Tak, jak najbardziej. Duża wartość i naprawdę zachęcam w szczególności osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z IT, ale i również szukają czegoś głębiej. Bo właśnie w sumie na tym kanale. Oprócz rzeczy stricte technicznych bardzo zaciekawiły mnie podróże właśnie do własnego wnętrza, do ego, bardzo dużo fajnych treści. Natomiast jeżeli mówimy o takim szerszym kontekście, to dosyć szeroko interesuje się, tak jak wspomniałeś, i podróżami i inwestycjami. Stąd też jeżeli chodzi o rozwój osobisty, to w kanały takie jak Zenia Skinowca czy Ekspert Bentleyu, czy takie bardziej właśnie też na topie z branży nieruchomości czy inwestycji, to pewnie będą takie osoby jak Kuba Midel czy przygody przedsiębiorców, czy Grzegorz Kusz, gdzie też możemy zahaczyć rzeczy nie tylko związane właśnie z naszymi finansami, ale z inwestowaniem w swoje zdrowie i właśnie w taki rozwój. Myślę, że w takie dążenie do, do zachowania tego popularnego balansu. Tak, myślę, że śmiało wszystkie te kanały, wszystkie te miejsca można jak najbardziej polecić. Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę o rozwoju w DevOps, o awansie w DevOps od Twojej historii, no bo możemy sobie oczywiście rozpocząć od jakichś teoretycznych rzeczy, jakichś dobrych praktyk i tak dalej, ale pewnie nic nie inspiruje ludzi tak jak historie innych, więc jak to się stało, że w ogóle pojawiłeś się w tej specjalizacji, jak ten proces nauki, ten proces rozpoczynania kariery u Ciebie wyglądał? Historia moja bierze się stąd, że w roku 2016 odbyłem podróż taką studniową do południowo-wschodniej Azji. To była samotna podróż backpackerska z plecakiem. Ja miałem wtedy lat 29 i od około 10 lat moim głównym zawodem, moją profesją było bycie DJ-em. Nie kończyłem studiów technicznych, skończyłem stosunki międzynarodowe w Gdyni. Natomiast rzeczy takie techniczne, powiedzmy, gdzieś tam koło w moim życiu się pojawiały we wczesnych latach. Mówimy tutaj jeszcze o czasach, jak była Nostrada 512. Pamiętam, z sąsiadami stworzyliśmy własną sieć na cztery komputery, żeby dzielić sobie. Łącze internetowe, więc gdzieś tam troszkę dłubałem powiedzmy przy, przy takich rzeczach około technicznych, natomiast moje życie potoczyło się tak, że przez następne lata niekoniecznie aż tak dużo miałem wspólnego z branżą IT. Natomiast podczas tej podróży poznałem swoją obecną żonę, ona jest obywatelką Tajlandii i, i wpadłem wtedy na taki pomysł, że, że fajnie byłoby coś zmienić w swoim życiu aby móc pracować zdalnie, aby nie musieć już pracować na nocki, tak jak to robiłem przez wiele lat jako DJ i w roku 2018, skracając tą historię, bo ona jest dosyć długa oczywiście, postanowiłem spróbować zacząć się uczyć samemu podstaw takich programowania trafiłem na taką świetną stronę i ją bardzo polecam freecodecamp.org. Oni też mają kanał na YouTubie, jest bardzo w tej chwili już szeroko, natomiast pamiętam, że wtedy po konsultacjach z moim kuzynem Krzyszkiem, którego serdecznie pozdrawiam, on jest programistą dotnetowym, z wieloletnim doświadczeniem, i on mnie tak nakierunkował, że jedną z dwóch takich furtek do, 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 do IT to pewnie często się też pojawia wśród Twoich gości, to to było właśnie albo testowanie oprogramowania, albo gdzieś frontendowe tematy i to chyba też tak najczęściej ludzie zaczynają od tego kierunku. W moim przypadku to było kilka miesięcy bardzo intensywnej nauki, równocześnie też załapałem się w Gdyni na taki kurs, to są te słynne takie bootcampy, natomiast to było dofinansowywane gdzieś tam z jakiegoś programu miejskiego, więc Miałem okazję korzystać z moich dni wolnych, bo pracowałem weekendami, a w ciągu tygodnia miałem sporo czasu, więc praktycznie od rana do wieczora dość mocno się zawziąłem. I efektem tego po, po 3-4 miesiącach było złapanie pierwszej pracy jako junior manualny tester w trójmieście. I przechodząc do tematu, skąd w ogóle DevOps, to też jest. Trochę dłuższa historia, natomiast podczas moich wcześniejszych wypadów do Tajlandii też złapałem tutaj taką grupę o inwestowaniu prowadzoną przez innego człowieka z, z, z Bangkoku. Pozdrawiam też maćka serdecznie. Natomiast w tym gronie okazało się, że jest osoba niedaleko mieszkająca mnie w tym mieście tutaj w Rumi która właśnie była devopsem na tamten czas pracowała dla jednego z, z bardzo dużych graczy na rynku trymieskim. i tak jak się spotkaliśmy z Pawłem i ja opowiedziałem mu swoją historię przebranżowienia już pracowałem wówczas kilka miesięcy jako, jako tester i on mnie zachęcił żeby właśnie nie iść może w kierunku programowania ale może w kierunku właśnie takim devopsowym żebym się podszkolił z zakresu właśnie automatyki budowania pipeline'ów administrowania i rozpocząłem w trakcie swojej pracy jako tester poznawanie tajników DevOpsowych. Czy te doświadczenia wcześniejsze związane z, z testowaniem, myślisz, że one w jakiś sposób pomogły Ci wystartować, powiedziałbym, w tym obszarze DevOps był jakoś przydatny? Teraz są w ogóle przydatne, czy, czy, czy też raczej to odciąłeś grubą kreską i rozpocząłeś nową, nowy rozdział w karierze? Zdecydowanie tak. Jako tester pracowałem przez jeden rok, w międzyczasie zacząłem aplikować na stanowiska DevOpsowe. W tamtym czasie, to był rok 2019, nie było zbyt dużo ofert zdalnych. Ja celowałem w oferty w trójmieście i wysyłałem swoją fałkę. Na ogłoszenia, zarówno z rocznym, z trzyletnim, wymaganym minimalnym doświadczeniem. I ku mojemu zaskoczeniu e, otrzymywałem zaproszenie na, na rozmowy i to było bardzo ciężkie przeżycie dla mnie, bo praktycznie co rozmowa rekrutacyjna, to były totalnie inne zagadnienia totalnie inne pytania. Tutaj gdzieś trafialiśmy na przykład na zagadnienia. Związane z systemem operacyjnym CentOS, na przykład z jedną bazą danych, ale w innym projekcie już wymagana była jakaś inna baza danych, inne troszkę, inne zagadnienia, to mi w tamtym momencie też pokazało, że jak szeroka jest ta specjalizacja, i jak i to się potwierdza w tej chwili w, w mojej pracy. W sensie, jak, jak nigdy nie wiemy, czy będziemy mieli do czynienia. Natomiast czy, co do Skili, z testowania wydaje mi się, że przez ten rok czasu i parę miesięcy przed, jak się przygotowywałem do podjęcia tej pierwszej pracy, nauczyłem się takiej staranności. W sensie, patrząc na kod, który w tej chwili piszę, patrząc właśnie z punktu tak, jakby, już, jakby go trochę otestować albo założyć kilka scenariuszy, co się może wydarzyć mhm. z tym kodem. I to uważam jako cenną umiejętność, którą do dziś dzień praktykuję. No super, że to się tak łączy że daje, daje toby taką faktycznie wartość, coś co myślę jest też unikalne właśnie, to jest łączenie tego typu różnych specjalizacji, to powoduje, że nie jesteśmy tacy sztampowi, tak, tylko faktycznie wnosimy tam dodatkową, dodatkową jakąś wartość. Tak, no to jest pewnie swego rodzaju truizm, ale myślę, że bardzo teraz widoczny na rynku pracy, że najtrudniejsze jest to wejście, tak? To rozpoczęcie pracy w branży. No, i właśnie tutaj chciałbym Cię zapytać, jakie miałbyś rady, albo może jak Ty do tego podszedłeś, jak pokazywałeś podczas rekrutacji, że faktycznie jakieś umiejętności, jakąś wiedzę już posiadłeś, że spędziłeś określony czas na nauce właśnie tych systemów. Muszę przyznać, że pierwsze 2-3 lata to był dosyć ciężki dla mnie okres pod kątem takim, o ile w e, pracy jako tester, podczas pracy jako tester e, po godzinach, godzinach wieczornych, e, siadałem dalej do kursów online. E, na takich popularnych platformach, jakby, jak Udemy, bardzo fajny, w tamtym czasie też rozwijał się iCloud Guru w języku angielskim i tu też taki bardzo fajny tip dla osób, które zaczynają, aby szukać jak najwięcej materiałów jednak w języku angielskim. I, I uczyć się, mimo że ten język techniczny może być dosyć ciężki, i pamiętam właśnie pierwsze kroki. To też pomimo mojego angielskiego, który był w miarę biegły, to trzeba było jednak dość mocno poszerzyć go o właśnie te aspekty techniczne. I z kolei w tej chwili już łatwiej mi opowiadać o czymś technicznym w języku angielskim, niż, niż przekładać to na język polski. Mhm. Natomiast ten czas to odcięcie się trochę od takiego życia social, bo pamiętam, że tamten okres, szczególnie tych dwóch pierwszych lat, to, to było naprawdę zminimalizowanie, jakichś wyjść wieczornych ze znajomymi, a, a uwierz mi, że p, przez te ponad 10 lat bycia DJ-em, prowadziłem dosyć towarzyskie życie, więc trzeba było trochę. Się tak. <laughs> trzeba było się trochę odciąć od tych znajomych i, i, i nie wszyscy to może akceptowali, no ale to właśnie. Wydaje mi się, że, że, że w... trzeba w pewnym momencie podjąć pewne decyzje i, i trochę się skupić. Ja tym bardziej, że miałem wtedy już lekko ponad 30 lat i powiedziałem sobie, że okej, okay, fajnie, ludzie zaczynają powiedzmy, czy, czy, czy zaraz po studiach, czy, czy, czy nawet w młodszym wieku już jako, jako junior, tak? I może komuś aż tak się nie spieszy. Natomiast jakby też ja nie chciałem być juniorem przez 3-4 lata w. Mając już trzydzieści parę lat, stąd to moje takie zawzięcie, i które okazało się w tej chwili, już wchodząc z perspektywy czasu, bardzo dobrym, dobrą inwestycją w siebie. Natomiast, jeżeli mówimy o już rozmowach rekrutacyjnych, o rekruterach, to pamiętam, że no bardzo często spotykałem się z, z odmową, że już na samym starcie wysyłając aplikacje, no że niestety, ale szukamy kogoś z większym doświadczeniem. Nie tylko w branży IT, ale już jako DevOps, tak. A, a najcięższym było, pomimo tego, że już rok pracowałem jako, jako, jako tester, to, to to było właśnie zachęta do tego, żeby, żeby odbyć tą, czy znaczy doprowadzić do rozmowy z hairami, tak? do, do rozmowy wstępnej okay. i tutaj zachęcić, zaprezentować swoją osobę, właśnie jako bardzo dociekliwą, jako osobę, bardzo pracowitą, ciekawą życia i, i tegoś całego świ jakby świata DevOpsowego. Mm -hmm. I no, chyba największym właśnie challengem była ta, ta, ta pierwsza, pierwsza praca. W pewnym momencie po prostu zacząłem pisać również w tych wiadomościach, znaczy zawsze w tym okienku, takim na przykład, gdzie jest dodatkowa wiadomość, właśnie tak dosyć bezpośrednio, że rozumiem, że. Moje doświadczenie komercyjne być może nie jest zbyt duże, natomiast bardzo bym prosił o wzięcie też uwagi na, na mój wiek, na doświadczenie życiowe, podróżnicze z różnych innych branż, które też może się przenieść na sposób i na efektywność wykonywanej przeze mnie pracy i oczywiście te godziny, które są spędzone na kursach, więc kursy, które robiłem i, i też certyfikaty, bo to o tym może porozmawiamy sobie za chwilę z osobno, też o certyfikatach chmurowych, mhm. ale starałem się to wszystko wypunktować na, 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 na CV też, żeby pokazać właśnie, że um, pomimo tego, Krótkiego czasu komercyjnego, że te 8 godzin w pracy, czy te 5 miesięcy, czy te 12 miesięcy, one nigdy nie będą równe pomiędzy dwójką kandydatów. Tak, absolutnie. Cieszę się bardzo, że mówisz, że tutaj nie ma takich dróg na skróty i trzeba faktycznie swoją pracę wykonać, ale myślę też, że druga bardzo ważna rzecz, o której tutaj wspomniałeś, to jest to, żeby Podkreślać swoje zaangażowanie i zainteresowanie tym tematem, żeby ten rekruter, rekruterka po drugiej stronie, nawet jeśli jest tam osoba, która ma małe doświadczenie komercyjne, no to widziała tam osobę, która będzie chcie, będzie się chciała rozwijać, tak, będzie zainteresowana zgłębianiem, no i w jakimś tam krótkim terminie będzie z tej osoby po prostu większa wartość dla firmy i. i często jak rozmawiamy z rekruterami, to właśnie takiego podejścia poszukują u kandydatów. No to, to, to tutaj tym możemy sobie myślę nadrobić, jeśli faktycznie brak jeszcze tych doświadczeń na koncie. Chciałbym Cię spytać, no bo oczywiście podejście podejściem, czy takie przekazywanie można powiedzieć naszego zainteresowania tą dziedziną jest ważne, to robi tutaj jakieś dobre wrażenie, ale no nie ma co tutaj uciekać też od stwierdzenia, że firmy poszukują po prostu twardych kompetencji, tak? Osoby, która będzie w stanie określoną pracę wykonać. I tutaj chciałbym Cię zapytać na bazie tych Twoich doświadczeń, Twojej kariery, jakie umiejętności według Ciebie są kluczowe, jakie obszary są kluczowe w tym awansie od Juniora do Seniora w DevOps. Jedna bardzo ważna rzecz, o którą tutaj zahaczyłeś, i to jest dosyć świeży temat, bo dosłownie wczoraj w organizacji, dla której w tej chwili pracuję jako konsultant, mieliśmy takie dwugodzinne warsztaty, gdzie brałem udział z drugim DevOpsem i mieliśmy właśnie opracować ścieżkę rozwoju kariery w firmie, w organizacji. I oczywiście ten poziom zero to był taki bardzo basic, i wspólnie stwierdziliśmy, że tak naprawdę osoba, która wchodzi świeżutko powiedzmy w, w tematy devopsowe i powiedzmy nie przebranżawia się z bycia czy administratorem, czy sieciowcem, czy może bazodanowcem, tylko jest taką osobą powiedzmy, i świeżą również w IT, to stwierdziliśmy, że jak najbardziej pożądaną cechą jest po prostu umiejętność myślenia. Czyli Mówimy tutaj o tym, że w sferze DevOps mamy do czynienia z tyloma narzędziami. Niejednokrotnie też, o ile na przykład ktoś nie zasiedzi się, powiedzmy te 15-10 lat w jednym projekcie, ale mówimy tutaj, że, że to tak wszystko i ewoluuje z jednej strony, a, a z drugiej strony. Czy pracując na przykład w software house, tak? Gdzie, gdzie, mamy do czynienia z wieloma projektami, będziemy się spotykać czasami z różnymi językami programowania, gdzie, gdzie, gdzie trzeba będzie wesprzeć, właśnie, zespół deweloperski. Więc w takim skillem podstawowym będzie takie otwarte myślenie, połączone oczywiście później z taką bystrością umysłów, w troubleshootingu, tak? W rozwiązywaniu problemów, w łączeniu kropek. Mhm. Więc ja bym tutaj na takim poziomie podstawowym nie stawał koniecznie tych skili technicznych. I tutaj też odniosę się do swojego doświadczenia, takiego może troszkę niemiłego, właśnie z niektórych rozmów, gdzie pamiętam, na, na tym etapie juniorskim dostawałem takie pytania, że na przykład podaj komendę Linuxową, która zrobi to i tamto. I oczywiście to jest jakiś poziom sprawdzania wiedzy technicznej, takiej sztywnej. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia i sam, jak teraz prowadzę, na przykład, rozmowy rekrutacyjne z kandydatami, to bardziej mnie właśnie ciekawi na tym podstawowym etapie, jak ktoś myśli, jak podchodzi do jakiegoś problemu. Jeżeli na przykład wpisał już w CV, że ma doświadczenie z jakimś serwisem, to no, podciągnąć tę rozmowę bardziej na, 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 na to, w jakie problemy będziemy mieli do czynienia, bo większość możemy jednak wyczytać w tej dokumentacji, jeżeli mówimy tutaj o o jakichś takich podstawowych komendach. Natomiast jeżeli już mówimy o takim tym drugim, jakby tą drugą falą tych właśnie skili, no to tutaj będzie to tak szerokie i, i, i zależne, czyli od, odpowiedź oczywiście magiczna to zależy, Natomiast jakbym miał zachęcić kogoś do na 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 start, no to usiadłbym do do takich rzeczy podstawowych typu e, język bash, e, czyli trochę skryptowania się połączyć tutaj w Unixowych systemach, oczywiście takich podstaw też związanych z e, systemami Unixowymi. A potem to jest tak szerokie i tak głębokie, bo patrząc właśnie z perspektywy chociażby ja się specjalizuję w, w chmurze AWS Amazona, również też pracowałem z, z Microsoftowym Azurem, natomiast jeżeli ktoś szuka właśnie DevOpsa owego i to też właśnie wczoraj na warsztatach sobie omawialiśmy, które na przykład są korowe skile. A, więc tutaj bym powiedział, że zaczynamy właśnie od y, compute, tak, czyli podstaw takich i to też się u mnie tak. fajnie przyłożyło, bo pamiętam, że jako nastolatek sam sobie składałem PC, więc coś tam pamiętałem, tak, że była płyta główna. Tutaj trzeba było kość ram włożyć, tu mieliśmy procesor. Pamiętam jeszcze stare czasy, tam celerona, na przykład jak gdzieś trochę go podgrzałem i, i kupowało się pastę, i wyciągało się ten procesor, i, i znaczy wymieniało się pastę do, do chłodzenia. Więc takie elementy składowe. Pamiętam też, że, że oglądałem w języku angielskim jeden taki kurs, właśnie przypominający sobie trochę hardware. I tutaj to, to, to jak najbardziej takie ogólne pojęcie, właśnie jak nie musimy może wschodzić aż tak nisko dokładnie do, do tego, jak zero jedynkowo jest to wszystko procesowane. Ale w, no w chyba ten komputer tutaj, to, to, to bym powiedział tak, właśnie takie ogólne pojęcie o, o, o komputerach, o administrowaniu, bo potem pójdą różne za tym, że tak powiem, węższe już tematy, tak? bo możemy się specjalizować w sieciowych tematach. W chmurze to jest w tej chwili podstawa umieć zrobić też prywatną VPC, wiedzieć, co to są tabele routingowe, jaka jest różnica między internet internetem a nadgatewayem, więc takie rzeczy. Z tym, że właśnie chmura nam na przykład daje o tyle fajną możliwość, że nie musimy znowu schodzić do aż tak niskich, gdzieś tam głębokich poziomów, żeby, żeby coś móc skonfigurować. Dla przykładów, przez ostatnie dwa lata pracowałem dla jednego klienta, gdzie korzystaliśmy z, z oprogramowania, które pozwoliło nam połączyć północ-południe, wschód-zachód. Tutaj mówimy o sieci. Czyli połączenie tak zwanego on-premu z tradycyjnych serwerowni do chmury pomiędzy no, sieciami tutaj w chmurze, mówimy tutaj właśnie wschód-zachód. I to wszystko bez jakby znajomości konfiguracji konkretnego switcha, routera i tak dalej. Więc mhm. świat idzie troszkę w takiej, prosto, ku takiej prostocie. Natomiast. I to jest chyba też dobre stwierdzenie, że, że w obszarach DevOpsowych nie zawsze może będziemy ekspertem we wszystkim, ale im szerzej będziemy patrzeć na, na to, co się dzieje w branży IT, tym bardziej nam chyba będzie łatwiej później się odnaleźć w konkretnych projektach. Okay, czyli te podstawy tak czy siak warto znać, niezależnie od tego, jaką specjalizację w ramach DevOps sobie wybierzemy. Później to no tak stwierdziłeś. Dużo by mówić, bo w zależności od tego, jaka to chmura, jaka specjalizacja, jaki obszar, no to pewnie narzędzia, tule i wymagania też są inne. Natomiast ja bym jeszcze chciał na chwilkę wrócić do tego etapu początkowego. No on jest taki najtrudniejszy zazwyczaj, tak jak powiedziałeś. Najmniej wiemy, najtrudniej jest wejść. Jeśli mamy taką sytuację jak ty, że się przebranżawiamy, no to. Może być nawet trudniej, bo faktycznie zależy nam na tym, żeby to nie rozciągnęło się bardzo w czasie. Być może jesteśmy już na jakimś etapie życia, w którym też nie chcemy się bardzo cofać, chociażby finansowo. No różne rzeczy mogą wchodzić w grę. No i właśnie tutaj chciałbym Cię o to przebranżowienie zapytać. Czy masz jakieś porady, jakieś strategie, co zadziałało, na co warto zwrócić uwagę, aby się skutecznie przebranżowić? Zdecydowanie polecam nie bać się zrobić kroku do tyłu finansowego. Ja to przerobiłem mhm. i opłaciło się w sensie, patrząc długofalowo na swoje życie, to, to i tego też uczyłem się a propos inwestowania. Więc tutaj akurat przygotowałbym się do tego albo rozplanował, no ale to już będziemy wchodzili powiedzmy gdzieś tam bardziej finansowe tematy. Natomiast jeżeli chodzi o ten pierwszy okres juniorski, w moim przypadku. Rozpocząłem pracę w, z jednym, w jednym z software house'ów i to była już praca w pełni zdalna. Firma miała kulturę pracy zdalnej, to jeszcze było przed COVID-em, końcówka 2019 roku, w zasadzie tuż przed rozpoczęciem, tak powiem, bardziej szerszym kultury pracy zdalnej. Natomiast tam zostałem zatrudniony jako junior i poprzez dosyć, Ciężką pracę poprzez, w ciągu pierwszych trzech miesięcy i też taką aktywne podejście do, 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 do wykonywanych obowiązków. Miałem też to szczęście, że, że akurat w tym pierwszym okresie pracowałem w zespole, chyba nas było 12 na cały software house, więc miałem też dosyć szerokie pole do nauki, w sensie dużo projektów, dużo czasu spędzonego z osobami, które miały więcej doświadczenia ode mnie. Natomiast po trzech miesiącach na takiej podsumowującej rozmowie zostałem awansowany już na MIDA, i wydaje mi się, że tutaj to był efekt właśnie tych już wcześniejszej pracy jako tester tych właśnie godzin wieczornych spędzonych jak i też takiego właśnie bagażu doświadczenia życiowego, o którym wspomniałem wcześniej. Natomiast to było, no Tutaj bym w tym pierwszym etapie naprawdę polecał osobom, jak już dostanie się tą pierwszą pracę, aby faktycznie. I tego się chyba oczekuje od juniora, aby był dociekliwy, aby może nie wszystko sam rozwiązywał, no bo bardzo często się pyta o pomoc, ale też, żeby szukał właśnie dużym plusem jest to, aby nie bać się zauważać pewne niedoskonałości, bo umówmy się, nie ma idealnych projektów, nie ma idealnych firm, nie ma idealnych ludzi i nie ma też idealnego kodu, a, a, a wydaje mi się też patrząc teraz jakby na, na niektóre osoby, które zaczynają, a z którymi miałem, do czynienia, a, miałem możliwość współpracować, że, że może czasami niektórzy, ja bym tak troszkę powiem po, po, po minimalu, ale być może właśnie a, boją się ruszyć kod, tak, bo wiem, jak działa to nie ruszaj, Natomiast mhm. e, wydaje mi się, że to, takie zaangażowanie, aktywność, w, w zauważanie, szczególnie w naszej pracy, gdzie, gdzie dużo rzeczy automatyzujemy, więc. E, ja też staram się patrzeć tak na, i na, na, do tej pory, na, na rzeczy, które wykonuję. Jeżeli to jest czynność jednorazowa, dwurazowa w ciągu tygodnia czy miesiąca, ale jeżeli coś już zaczyna się manualnie powtarzać, no to w głowie sobie układam, jakby to zautomatyzować, tak? Jaki by tu skrypt napisać, jak to ogarnąć, żeby hmm. następnym razem tylko kliknąć i czy dać jakiś input, i, i żeby już e, automat poleciał i zrobił to, to, to za nas. Rozumiem. Ty niejako dosyć szybko przeskoczyłeś do DevOps z, z testowania i stwierdziłeś, że to były mimo wszystko pomocne doświadczenia, nadal jakoś tam ten mindset wykorzystujesz. Czy to jak obserwujesz swoje otoczenie, kolegów, koleżanki po, po fachu, to według ciebie są jakieś specjalizacje IT albo jakieś wcześniejsze doświadczenia IT, które mogą pomóc w tej karierze, mogą w jakiś sposób przyspieszyć rozwój inżyniera DevOps? Zdecydowanie tak. Tak jak już wspomniałem wcześniej, dużo osób migruje z bycia administratorem, czy to systemów Linux, czy to systemów Windows. W dużych korporacjach, dwóch, w których miałem okazję pracować już jako DevOps-inżynier. Zauważyłem, że, że firmy same promują ludzi i w zależności, jeżeli spojrzymy jeszcze na ten taki bardziej tradycyjny podział IT sprzed lat, gdzie, gdzie były zespoły właśnie tam Linux Administrators, Windows Database Administrators, to najczęściej osoby, które były chętne, które wyrażały zainteresowanie, były właśnie wciągane w zadania DevOpsowe bądź potem migrowały ze swoich zespołów do zespołu devopsowego, do zespołu cloudowego. Natomiast tutaj chyba najczęściej to są właśnie osoby jednak operacyjne, które migrują niż, niż, niż programiści. Chyba się nie spotkałem jeszcze, żeby, żeby ktoś był DevOpsem, a wywodził się z programowania może dlatego, że to jest tak ciężko u nas, a jednak życie programisty jest spokojniejsze. Nie no, żartuję, oczywiście. Natomiast jest bardzo, znaczy bardzo im plus jest umiejętność, znaczy w sensie ta otwartość taka wśród programistów na rzeczy bardziej związane z infrastrukturą, ale ja się wcale jakby nie dziwię, bo tak jak wspomniałem, nie można być ekspertem we wszystkim, a, a programiści mają no, dosyć sporo, no, sporo Dobra, wszyscy mamy dużo na głowie, to tak jakby na to patrzeć, bo nie chcę tego tak trochę zapętlać. Natomiast wracając do pytania, ja wyskoczyłem z bycia testerem, widziałem osoby, które z testowania też szły w tym kierunku. Jest to na pewno cięższa droga niż przeskoczenie z bycia administratorem, no bo jednak tutaj w DevOpsowych tematach no, też... Tak się czasami na to mówiło jeszcze z rok, dwa lata temu, że DevOps to jest taki admin 2.0. tak? Mhm. Natomiast ja tak na to nie patrzę. Tutaj w DevOpsowych rzeczach jednak też jest bardzo ważna umiejętność taka empatyczna, co też w sumie testerzy mają, no bo niejednokrotnie jednak musimy pracować z ludźmi, którzy właśnie są mniej techniczni, z którymi trzeba usiąść, pokazać coś na ekranie, jak się robi, jakby to taka otwartość, że łamanie lodów, bym tak powiedział, w organizacjach i tutaj to jest też może skill taki, o którym warto powiedzieć, że to nie sztuką jest jakby zrobić wszystkiego, wszystko samemu, tylko na przykład yy. To też miałem jedno z takich zadań w jednej z firm, że staraliśmy się właśnie zdecentralizować, bo wszystko było w rękach jednego, cała firma praktycznie była w rękach jednego człowieka, który zajmował się tak naprawdę wszystkim od strony technicznej. Naszym zadaniem było wyciągnięcie tego, bo nie było żadnej dokumentacji, wiele rzeczy było robionych na jego komputerze, nie wszystko było właśnie zautomatyzowane deweloperzy praktycznie nie mieli do niczego dostępu, bo to była wielka. Mówię mhm. tutaj o nieprodukcyjnych środowiskach, tak? Żeby nawet dać ludziom troszkę więcej tutaj możliwości do, do, do eksperymentowania ze swoim kodem. Więc jakby ja, właśnie w kulturze DevOpsowej staram się w firmie czy w organizacji też jakby dać to, że po to rzeczy automatyzujemy po to robimy infrastrukturę jako kod, aby. Móc to szybko odtworzyć, tak aby nie bać się właśnie coś zepsuć, i, i przy zmienianiu z branży wydaje mi się, że to może być też z kolei trochę takim ryzykiem, że jeżeli ktoś na przykład może miał 5-10-15 lat doświadczenia w tym, czym się zajmował, że mogą być może pewne jakieś, jak to ująć, naleciałości może zwyczaje. A osoba, która wchodzi na świeżo z kolei, może mieć totalnie świeże podejście. I no wiadomo, hmm. że nie ma rzeczy idealnych, tak? no bo z jednej strony doświadczenie bierze górę przy pewnych, może skomplikowanych sprawach, natomiast czasami świeże spojrzenie osoby, która nigdy czegoś nie robiła, a spojrzy na problem z totalnie innej, z innej strony, pozwoli na znalezienie innego rozwiązania. Wspomniałeś o certyfikatach. Sam zresztą jesteś posiadaczem wielu. Zastanawiam się, czy w DevOps warto robić certyfikaty i dla kogo się to robi? Dla siebie, czy może, żeby się lepiej spozycjonować na rynku? Dla mnie certyfikaty to było narzędzie do, do pokazania swojego zaangażowania, szczególnie na tych wczesnych etapach, właśnie żeby móc się wyróżnić spośród innych kandydatów. Bardzo dużo robiłem różnych laboratoriów online, gdzie nie tylko było przechodzenie suche poprzez teorie, mówimy tutaj w szczególności o, o, o chmurze akurat AWS, bo, tu, bo to od niej zaczynałem, natomiast wykonywanie praktyczne zadań, nawet Krok po kroku, robiąc pauzę w filmie i otwarzanie tego samego już na, na własnym koncie AWS-owym, myślę, że dało mi tą przewagę, że jak już miałem obowiązek wykonania jakiegoś zadania pracy, no, to o wiele szybciej było mi podejść do tego, bo nawet jeżeli robiłem to raz, czy dwa razy, trzy miesiące wcześniej, to jednak to gdzieś już w głowie było i o wiele łatwiej było podejść do tego zadania. I wydaje mi się, że tutaj właśnie te certyfikaty bardzo dużo mi pomogły w ciągu pierwszych miesiącach pod kątem szybkiego wdrażania się do, do projektów. Teraz bardziej to traktuje, szczególnie już te poziomy w AWS akurat professional, mówimy tutaj o Solutions Architect i o DevOps Professional, jako taki challenge dla siebie i, i o bycie w, na bieżąco po prostu z tym, co się dzieje w AWS, -ie. ale też chyba podkreślające jednak to, że no, na bieżąco w, Uaktualniam swój stan wiedzy, że jakby to nie jest tylko doświadczenie płynące z projektów, ale właśnie poprzez przygotowywanie się do tych e, egzaminów, człowiek no, patrzy dosyć e, szerszym, że tak powiem, e, spojrzeniem na to, co się dzieje w danej technologii. Mówiłeś tu dużo o uczeniu się, wspominałeś, że poświęcałeś wiele godzin wieczornych, żeby tą wiedzę nadgonić, również teraz poprzez certyfikaty. No i to jest ważne, oczywiście, żeby się uczyć po pracy, no, ale też nie da się ukryć, że to, nad jakimi projektami pracujemy, w jakich firmach pracujemy, to też jest doskonały sposób, żeby się uczyć, jest myślę sobie częścią wręcz tej naszej nauki. Czy wobec tego, według Ciebie, jest jakiś Profil firm, albo wielkość firm, w których według Ciebie lepiej, łatwiej, korzystniej awansować jako DevOps, czy po prostu nie ma to żadnego znaczenia? Miałem możliwość pracować zarówno jako kontraktor dla bardzo małych klientów, gdzie, gdzie byłem jedynym inżynierem w DevOps i, i były stricte takie czasowe zadania przepisane, po prostu pracowałem też na, na, na portalu finanserskim jako właśnie już po godzinach, kiedy już mając te 3, plus trzy lata doświadczenia zacząłem troszkę zmieniać ten, ten, ten układ, w sensie do no tej nauki po godzinach już było trochę mniej, a natomiast szukałem sobie właśnie takich dodatkowych zajęć po, po, po tej głównej pracy. A z drugiej strony byłem na, na, na przykład na full time w dosyć właśnie dużej firmie o no, skali globalnej. Powiedziałbym, że na dobry początek to poleciłbym pójście do pracy, do, do, do software house'u. Gdzieś, gdzie jest zespół devopsowy, tak jak w moim przypadku. Było ponad 10 osób i, i to było naprawdę bardzo owocne doświadczenie. Ja się też cieszę, bo, bo, bo taki feedback przynajmniej w tamtym okresie dostałem, że, 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 że to nie było coś na zasadzie, że przyszedł junior i tam za, za jakiś czas sobie poszedł, tylko faktycznie hmm. wnosiłem jakąś wartość do, do, do tych projektów. I dzięki temu chyba fajnie, bo w Polsce gdzieś tam osoby, z którymi zaczynałem pracować, z niektórymi do dzisiaj mamy kontakt i, i, i to jest chyba dosyć istotne, że, że później też nawet, no nie oszukujmy się, często ludzie, Piszą po poznajomych po najpierw, że gdzieś jest poszukiwany DevOps. Więc mhm. na samym starcie polecałbym pójście właśnie do, 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 do Software house'u i, i, i pracę z osobami bardziej doświadczonymi. Jak na przykład mój kolega, z którym zaczynałem w, pracować wtedy jako junior, on na przykład został w tamtej firmie do dzisiaj i jest już najdłużej pracującym DevOpsem. Czyli to będzie chyba ze. Mhm. No, 5 lat już zaraz będzie. Eee, więc mówię, każdy idzie swoją ścieżką, tak. Ja robiłem troszkę takie częstsze te skoki, szczególnie na początku. Też wychodząc z założenia, że im więcej szerzej zobaczę, tym, eee, tym, 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 tym powiedzmy, szybciej złapię tego trochę doświadczenia, szerszego spojrzenia, niż siedząc w jednym projekcie przez 4 lata. Co może też nie wszystkim się do końca podobać, jakby z perspektywy może pracodawcy, ale starałem się zawsze w, w okresie pracy niezależnie, czy to było 9 miesięcy, czy pół, rok, półtorej teraz. I to też w sumie z doświadczeniem przychodzi, że potem człowiek, im większe doświadczenie, tym w sumie, już na wyższym stanowisku, w sensie z większym odpowiedzialnością, tak, w projekcie, no to, to, to nie przychodzi na moment, tylko, tylko faktycznie. Pracuje się, się dłużej. Mhm. Natomiast y, czas na pracy przy startupach wydaje mi się, że, że przychodzi później. Jak już człowiek faktycznie troszkę zjadł był na, 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 na różnych problemach, widział to i tamto, i, i, i wtedy y, ale też. Mało kto chyba zatrudnia do startupa juniorów, raczej tutaj są poszukiwane już osoby właśnie na, na stanowiskach seniorskich i wyżej. Nie polecałbym na start chyba pójście do dużego korpo, tak w sensie do firmy produktowej, w sensie tak bezpośrednio jako junior. Wydaje mi się, że tamten proces może być troszkę wolniejszy, aczkolwiek nie wszędzie na pewno, moje prywatne zdanie. Fajnie, dzięki za te wskazówki. Zapamiętałem to, co mówiłeś przy wysyłaniu CV na początku swojej drogi, że tam zaznaczałeś wręcz swoje doświadczenie takie podróżnicze. Pisałeś o tym, że to może no, generalnie upogastać Cię jako przyszłego pracownika i wnosić dodatkową wartość. No jestem bardzo właśnie tego wątku ciekawy, jak te Twoje podróże wpłynęły na decyzje związane z karierą, jak otworzyły Cię na różne możliwości, czy według Ciebie to jest istotne, żeby właśnie w ten sposób również się rozwijać? Zdecydowanie tak. Polecam podróżowanie wszystkim, ponieważ nigdy nie wiemy, co te podróże nam tak naprawdę w życiu przyniosą. I w sumie ten przeskok do świata IT był spowodowany między innymi właśnie moimi podróżami. To, że poznałem właśnie swoją żonę tutaj w Azji i gdzie w tej chwili też mieszkam i skąd pracuję. Nigdy się nie spodziewałem, że, że, że lecąc tutaj po raz pierwszy, już dosłownie trzy lata później będę mógł na przykład właśnie siedzieć i pracować stąd, tak jak to, 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 to się zaczęło dziać w 2019 i 2020 roku. Ale myślę, że tutaj jakby dużym. Dużym czynnikiem takim przemawiającym za są po prostu ludzie, bo, bo, bo to o to chodzi w podróżowaniu. Żeby poznawać ludzi, ja w tamtym okresie dużo tak podróżowałem backpackersko, i to są takie doświadczenia też, szczególnie wylatując gdzieś na drugi koniec świata, na, na, na obcy kontynent. Trzeba się liczyć z tym, że będzie dużo jakichś niedogodności. A tu jakiś autobus miał przyjechać, a nie przyjechał, a tu coś się zamówiło w restauracji, a to nie to. I to są takie też, myślę, wydaje. Ja nauczyłem się bardzo dużo fleksyjności w podróżach, i to wydaje mi się, że też jest taki fajny skill, który przenoszę do, do, do pracy. I jakby takie spojrzenie na to, że ten świat jakby nie jest idealny. I to jest też w sumie w takim tym kulturze devopsowej właśnie o to chodzi, żeby skracać ten czas iteracji pomiędzy release'ami, żeby właśnie był ten szybszy feedback, że, że to nie musi być wszystko od samego początku idealne. To chyba też trochę z jailem się wiąże, tak? Żebyśmy dostarczali zawsze jakąś wartość za każdą iteracją. I tego sobie tak to sobie tak usmysłowiłem, plus na pewno podróżowanie po innych kulturach, też mnie tak pozwoliło sobie uświadomić, że to, że coś jest inne, nie znaczy, że jest lepsze czy gorsze. Jest po prostu inne i może nie tak szybko trzeba się spieszyć, żeby wyciągać jakieś oceny, takie bardzo subiektywne właśnie pod kątem, no może nie sortowania, ale oceniania właśnie. Więc jak najbardziej podróże polecam, zachęcam. I jeżeli jest w ogóle taka możliwość e, mhm. i pracodawca czy, czy kontrahent się zgadza, to według mnie trochę takiego właśnie e, workation, to to jest też w ogóle super rozwiązanie. Jak się jest samemu, to, to, to na pewno jest to bardziej fleksyjne. No ja już mam na, na tutaj na głowie rodzinę, w sensie i żona, i, i mały, małe dziecko, więc z nimi podróżowanie i praca już jest troszkę takie powiedzmy mniej efektywne. Więc raczej już tak nie, 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 nie podróżujemy, żebym, żebym brał komputer do pracy, to, to, to są raczej takie urlopowe tematy. No tak, ale generalnie praca w IT ułatwia tego typu rzeczy, ułatwia podróżowanie. Tak jak mówiłeś, chociażby workation jest dobrym rozwiązaniem. Praca zdalna, no mamy sporo narzędzi w tej naszej branży, żeby pogodzić w jakiś sposób podróżowanie z pracą zawodową. No właśnie, ale tutaj przedstawiając Cię na początku, wspominałem, że interesujesz się rozwojem osobistym, medycyną naturalną, psychologią. Jestem ciekawy, jak. Te obszary łączą ci się z rozwojem zawodowym, czy myślisz, że w jakiś sposób na siebie wpływają, czy wykorzystujesz jedno w drugim? Wydaje mi się, że tak. Dla przykładu patrzę na siebie troszkę tak, na, na swoje życie, jak na taką sinusoidę, i możemy to nawet powiedzieć o takich fizycznych aspektach, tak? bo, bo był okres, że, że ważyłem powiedzmy, prawie 100 kg zszedłem później, i to już w trakcie właśnie pracy w IT do, do, do 80. W zeszłym roku wskoczyłem do 94, z powrotem teraz już jestem tam na granicy z 90, <gry> ale jakby tutaj patrzę na to, bo to są już co, takie czasami przyziemne problemy, a szczególnie jak pracujemy przy komputerze i powiedzmy jest trochę mniej tego ruchu, a dochodzi na przykład właśnie stres w pracy, tak? bo, bo są jakieś deadliney, bo jest jakieś ciśnienie, bo bo czegoś coś trzeba dowieść, i tak dalej, i każdy z nas na pewno różnie na to reaguje. Ja na przykład miałem taki właśnie okres, że po prostu jakby był nawał tej pracy i, i zajadałem to strasznie, i, i stąd gdzieś tam przewaliłem, mhm. a Szukając takich alternatywnych jakichś e, też i właśnie kanałów na YouTubie i, i źródeł informacji, wiedzy na to właśnie, jak na przykład sobie poradzić z nadwagą, no ja odkryłem akurat na przykład styl niskowęglowodanowy. No niektórzy widzą sobie w jakieś keto i tak dalej, ale to jest coś na przykład, o czym nigdy wcześniej nie, nie słyszałem, a był też okres na przykład, że... że Patrzę na to bardzo negatywnie, natomiast w tej chwili, na przykład, będąc właśnie 3 tygodnie, bo to nie chodzi o to, żeby być jakby cały czas w moim przypadku, tak? Ja patrzę sobie na to, że są okresy, właśnie, znowu sinusoida. I na przykład od 3 tygodni dla mnie taki styl węglowodanowy bardzo mi pomaga, w, czuję, że jestem taki mega spokojniejszy, właśnie. Czyli takim pierwszym odruchem na przykład było zajadanie jakichś stresów, a a wydaje mi się, że to potem na przykład potęguje tą taką emocjonalność człowieku, tak? Czy jakiś tam, nie wiem, no, lampka wina na wieczór, czy jakiś tam zależy co kto lubi, żyć. tak zwane dla rozluźnienia stresu, tak? Ale to się może okazać jakąś mhm. e, właśnie taką e, błędnym, błędnym kołem, jakąś błędną pętlą, więc e, badam sobie Swego czasu też rozszerzałem swoją wiedzę na temat wystawiania swojego organizmu na zimno. Jest taka osoba w Holandii jak Wim Hof, może komuś się obiło, który pokonał bardzo wiele rekordów. Chyba też Guinnessa z tego co pamiętam, właśnie pływając pod taflą lodu, czy wspinając się na Kilimandżara w spodękach i tak dalej. jego też na przykład techniki oddychania, więc staram sobie szukać takich różnych rzeczy. Które, które może nie idą w mainstreamowych mediach. I dla mnie to było bardzo ciekawe, bo jak pierwszy raz właśnie przy, mm, spróbowałem tej techniki oddychania Wima to po raz pierwszy w życiu wstrzymałem oddech na ponad dwie minuty, I, i muszę ci powiedzieć, że to był taki game changer dla mojego umysłu w sensie, że. Że można nie oddychać dwie minuty. Dla mnie wcześniej to było, wiesz, 30-40 sekund. Jak kiedyś sobie gdzieś tak próbowałem i, i to był maks, nie? Czy jakieś pływanie pod, pod wodą, w basenie. Więc y, tego typu zgłębianie, y, do czego nasze organizmy, do czego nasze mózgi są zdolne, to, to jest dla mnie fajna taka przygoda, ale i też zaciekawienie, właśnie, że, że czasami nasze życie jest tak rutynowe, wpadamy w takie, wiesz, Hmm, jakby to nazwać? No, po prostu mamy taką tygodniową rutynę, miesięczną rutynę, że, że, że wszystko jest zaplanowane, a nie ma czasu na to, żeby się na chwilę zatrzymać i zastanowić właśnie nad tym, do czego, do czego tak naprawdę jesteśmy zdalni, zdolni. I, I tutaj naprawdę polecam no, taką otwartość, a internet nam daje naprawdę w tej chwili bardzo duże możliwości do tego, żeby, żeby poszukać czegoś nowego. Żeby żeby odkrywać. I to chyba też trochę się wiąże właśnie z podróżowaniem, tak, czyli z odkrywaniem nie tylko nowych lądów, nowych pięknych widoków, ale właśnie odkrywanie też nas samych. Tak, to bardzo, bardzo dobre podsumowanie. Jakby nie było, pracujemy też naszym ciałem, naszym umysłem, więc jeśli o niego nie zadbamy, no to oczywiście nie będziemy wystarczająco. Wydajniej, nasz rozwój kariery też nie będzie na tyle skuteczny, na tyle szybki, na ile byśmy tego oczekiwali. No świetnie, Paweł, myślę, że wyszedł nam odcinek o bardzo holistycznym podejściu do awansie do awansu od juniora do seniora w DevOps no i bardzo dobrze, bo nie tylko te kwestie techniczne twarde się liczą, ale też ta cała otoczka wszystko, co temu towarzyszy. Bardzo przyjemnie, fajnie mi się z Tobą rozmawiało i dziękuję Ci za to spotkanie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dzięki Wielkie. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie cię można znaleźć w internecie, gdzie możemy słuchaczy odesłać? Znaleźć można mnie na YouTubie. Nie jestem jakimś dużym youtuberem czy nagrywającym regularnie w tej chwili. Natomiast kanał mam Paweł Frączyk, taki prywatny, trochę o podróżach, trochę o życiu. Również. Nagrywałem trochę filmów na temat chmury AWS-owej Terraforma. Kanał ten nazywa się Devox Codes. A również można znaleźć mnie oczywiście profesjonalnie na stronie, na pewno na Linkedinie. Też Paweł Fraczyk, bo to będzie prawdopodobnie bez polskich liter. Super. Oczywiście te wszystkie linki będą w do odcinka. Paweł, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem krzysztofmałpa.pl lub przez media społecznościowe. A teraz obiecany konkurs. Książkę autorstwa Damiana Wojsława i Grzegorza Adamowicza pod tytułem The Linux DevOps Handbook otrzymają trzy osoby, które jako pierwsze wyślą poprawną odpowiedź na wspomniany adres e-mail krzysztof Małpa. Porozmawiajmy o odpowiadając na dwa pytania. Pierwsze: Jaką komendę użyjesz do zainicjowania nowej konfiguracji Terraform w katalogu? Oraz drugie: która instrukcja jest używana do kopiowania plików z maszyny HOSTA do obrazu Dockera. Powodzenia! Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o awansie od Juniora do Seniora w DevOps. Zapraszam do kolejnego odcinka, już wkrótce. Cześć!